Do spiskich kowali trafiłem właściwie dość przypadkowo. Katedra Etnografii Słowian w Krakowie, która organizowała na Spiszu od wielu lat badania na temat kultury Spisza. Jedna z magistrantek zbierała materiał do tematyki kowalstwo na Spiszu. Miała zebrany materiał z całego Spisza, ale bała się iść do cyganów. Tak się stało, że praktykę miałem po pierwszym roku i spóźniłem się na tą praktykę o jeden dzień. Wszystkie tematy były rozdane, no i wtedy powiedziano tak trochę za karę, a ty pójdziesz do cyganów. Początki były takie, że to miało powstać z cyganów, bo tego nigdzie nie ma zapisane w żadnych kronikach, tylko z legend. Pozwali cygoniantę. To był kowal Unicynów. I wszystkich nauczył na tych kowali swoich. Buci, buci Romani, Andre Kuźnia Melali, Kierełorom Trastora, Androga Wali działa. Najbardziej rozpowszechnionym zajęciem, profesją wśród cyganów zamieszkujących wzdłuż Karpat było kowalstwo. Tym rzemiosłem zajmowały się rodziny cygańskie od, biorąc pod uwagę tereny dzisiejszej Polski, od Żywca poprzez Orawę, Spisz, Podhale, Gorce, Beskid Niski, aż dalej w kierunku wschodnich Karpat. Kiedyś bardzo, bardzo dawno temu przybyli Romowie z drugiej strony Tatr, a że byli Romami kowalami, w związku z czym szukali takich miejsc, gdzie mogliby robić to, co potrafili najlepiej, i trafili właśnie tutaj na te rejony. Pozwolono im się osiedlać gdzieś tak na obrzeżach wiosek. To był Trybsz, Czarna Góra, Zagóra, Nowy Targ, i tutaj prowadzili swoje życie, bo to były akurat tereny rolnicze. Śmiało mogę powiedzieć, że są ci cyganie nasi, logoroli tu Bukowianów, Podhalanów. Są ci cyganie nie nasi, przybyli, prawda? I to jest takie dość ciekawe słowo, że ktoś tam idzie, ej cygany, ja nase. Gdybyśmy się cofnęli, to na Spiszu spotkalibyśmy kowali, którzy właśnie w taki sposób pracowali. Klęcząc, kucając, na siedzącku, jak to tam opowiadali, mając bardzo niewielki zestaw sprzętów, narzędzi. I właśnie w ten sposób kowale pracowali. Na środku było palenisko i robili na siedzący. I to kowadło wtedy było nie do ziemi wbitej, no było do kloca wbite. Nie? Co jest najbardziej charakterystyczne, że kowadło jest niewielkie. Takie, żeby można było je ze sobą nosić. Wbijało się je w ziemię i to był już cały warsztat. Dodatkowo maleńki miech, który również można było właściwie na plecach przenieść. Miech, którym poruszał sam kowal albo obok siedząca jego żona czy córka. I kilka narzędzi, które tutaj widzimy. I to jest całe instrumentarium kowala bałkańskiego, a bo przecież nasi Romowie, ci, którzy później na Spiszu czy na terenie całych Karpat Polskich pracowali, przynieśli tę technologię właśnie z Bałkanów. Praktycznie pracowali w okresie wiosenno-letnim. Się im w miarę dostatnio. Oni mieszkali na uboczu wsi. Mieli tam te swoje
Kuźnie nie mieli aż tyle pieniędzy, żeby sprawiać sobie takie wypasione, jak to się mówi teraz, kuźnie, ale radzili sobie w tych trudnych warunkach bardzo dobrze. Warto by wspomnieć nazwiska niektórych kowali, których już nawet mieszkańcy pewnie nie pamiętają. Ja w końcu lat 60. jako student, wędrując po Spiszu, spotykałem takich kowali we Frydmanie na przykład, Józef Mirga, Jakub Mirga w Nowej Białej. W Czarnej Górze byli kowale, wtedy było chyba trzech kowali, ale byli jeszcze kowale, którzy, no staruszkowie, Jakub Kacica na przykład, który jeszcze urodzony w XIX wieku, który już nie pracował, ale od którego mnóstwo rzeczy się dowiedziałem na temat kowalstwa. Jurgowie, Walenty Gil, o, jeszcze kolejny kowal w Czarnej Górze, ale za górą, a więc przy granicy z Trybszem. Też pracował, już nie pamiętam jego nazwiska, w Niedzicy kolejny kowal. A więc to było jeszcze rzemiosło, powiedzmy, na początku lat 70. No dość tam jeszcze żywe, bardzo żywe. No zwłaszcza Czarna Góra to był takie jakby zagłębie kowalskie, bo co najmniej trzech aktywnych kowali wtedy pracowało. Moi rodzice pochodzą z Bukowiny Czartańskiej, dokładnie z Jurgowa. Stryj się nazywa Mirga Józef, dziadek Mirga Jakub. Mu wybudowali kuźnię, no i tam przychodzili ze wszystkim później. Ja pamiętam, że nieraz była cała kuźnia, pełno ludzi było z Nowej Białej. Mój tata miał taką kuźnię, tylko że miał tą kuźnię troszeczkę inną. Nie było miecha, tylko specjalny nadbuch i tym nadbuchem rozgrzewał sobie ten węgiel. Często byli zapraszani, czy też wynajmowani przez społeczność wiejską, aby na sezon się tam osiedlić. Bo to była potrzeba ludzi z Nowej Białej. Oni go tam sprowadzili, robili wszystko, co mogli tam, tej Nowej Białej. Także dziadek no, tam dość tam nawał roboty miał, także nigdy nie narzekał. A z czasem, ponieważ rodziny kowali cygańskich się rozrastały, kolejni synowie przechodzili do innych wiosek, w których mieli zbyt na swoje produkty. Kiedy tam pojechałem do Świątkowej, tam gdzie dziadek mojej żony, nie, to ja tam się przyglądałem temu wszystkiemu. Nie? Zacząłem pracować z ojcem, pomagać ojcu, jak miałem tak 8-9 lat. A ja tym próbowałem robić takie brony, nie? Czyli broniki. Bo to brony to są cały element, nie? A broniki to się wykręcało, nie? I mówi do mnie dziadek, mówi, jak będziesz robił brony, żeby te broniki to nie wkładaj wszystkie naraz, tylko kilka. No i żeby to rozgrzać do czerwoności, żeby nie było blisko siebie, bo to później się jedno z drugim sklei, nie? Jak to się, jakby się pospawało, no mi się szwajsowało. Proszę sobie do domu, przyszedł zobaczył, czy skończyłem robotę, popatrzył, mówi bardzo dobrze. W Jurgowie zajrzałem do kuźni, widziałem jak jakiś cygan jeszcze mi nieznany, coś tam klepie na kowadle, a dmucha w miech piękna dziewczyna, która miała chyba, nie wiem, 12-13 lat. Mamy tu miech z kuźni cygańskiej, z Jurgowa, ze Spisza. I wszystko na to wskazuje, że na tym miechu robił sławetny kowal Gil. Dziadek mnie zawsze wołał po góralsku Walenty. Mówi tak, Andrzej, chodź, będziesz duchą, będziesz i musiałem duchować, nie? No, mnie się to nie podobało, wolałem się z dziećmi bawić, no, ale jak dziadek kazał, no to kazałem, to dmałem. Jako młody chłopiec, bo parę razy był u Masnego, mam w łocach kuźnię, miech, który rusała cyganka, i cały ten cudowny świat. Bo jak nie było chłopaka żadnego, żeby bił młotem, to musiałam bić młotem, nie? No, ale się nauczyłam. Jeszcze był taki młodszy brat mamy, to on przeważnie do
dopóki się nie ożenił, to tam pomagał tam dziadko i bił tym młotem takim pięciokilowym, nie? No i owszem, tam na zmianę Hanka, to tam ta moja mama, jak była młodsza, to tak samo tam robiła w kuźni, nie? Nasze dzieci podhalańskie tu w Bukowinie zawsze były straszone masnem, że przyjdzie cygon i was weźmie do worka i będziecie potem musieli w kuźni miechem rusać. Jeden miech dmuchał, drugi bił w kowadło, nie, żeby jak grubsze żelazo było, to żeby było cieńsze, to bili podwójnie. Ktoś weźmie ten młot, prawda, ten pięciokilowy, to nie jest, że to jest lekkie, bo to można uderzyć raz, ale tu trzeba kilka razy uderzać takim młotem. Wszyscy my bili młotem. Anka to ona i biła tym młotem jak facet, a tyle miała krzepy, że... Tym młotkiem to trzeba było umieć bić. Ten młot, jeżeli on ma taki sztyl, to nie można złapać za sam koniec, bo młot będzie uciekał, prawda? To trzeba było wymierzyć, w którym miejscu ten młot złapać. I wtedy jak się w tym miejscu łapie, tam gdzie chcesz, jak się to mówi, to tam się uderza, tam się trafia. Jak on to dawał, to on tam po tym kowadle bił. I tym młotkiem fajnie to tak rozbijał, rozciągał. I jak szczelił tak mocnie, to trzeba było z tym młotem bić wtedy. Ja uderzałem, on za mną, żeby się nie przeszkadzać. Bo jak nie biła wtedy, jak on mi tak pokazywał, nie, to by mogło to wylecieć i to by go parzyło albo mnie, albo jego. No to on liczył na mnie, że on wiedział 100%, że ja nie zrobię ten błąd, bo wiedział, że mam cięcie dobre i wiem, gdzie, w którym miejscu też. Gdańscy kowale to byli rzemieślnicy doskonali. Byli mistrzami swoim fachu i potrafili z tego żelaza wyczarować przedziwne przedmioty, jak ja to nazwałem, ale bardzo praktyczne, bo to były przede wszystkim siekiery, gwoździe, motyki, pługi, koła robione do wozu. Pamiętam, jak tam podkowy robił, koła, takie obręcze do tych drewnianych, a motyki na sprzedaż robił, no różne rzeczy. Kuli konie, siekiery, brony, pługi, puski robili, wszystko robili, co tylko się dało. Te sąsiedzi, którzy przychodzili do niego robić pługi albo coś, to oni wiedzieli, że on jak zrobi pług, ustawi, to on może jak pociągnie koń czy coś tam, no to ten pług trzyma się w ziemi. On nie ma prawa, żeby on wyskoczył z ziemi. On tak potrafi ustawić pług, tak potrafi zrobić. Wiem, że robił ogrodzenie tam na cmentarz, że też robił drzwi tam w kościele, kraty, tam drzwi też okucia robił. Do kościoła też robił świeczniki, także sporo rzeczy dziadek tam robił. No i proboszcz to był jego kolega, oni się bardzo kolegowali. I dziadek był bardzo religijny, co niedziela do kościoła i bardzo dużo pościł w piątki, przestrzegał, żeby nie jeść mięsa. I różaniec zawsze w ręku, zawsze rano i wieczornie ono się odzywać, bo dziadek zawsze się modlił, to było cicho, rodzicom wszystkim kazał klękać i musieliśmy klękać i się modlić. Niektórzy z tych kowali to były osoby, które no właśnie takie legendarne. Opowiadano zwłaszcza w środowisku romskim, mój ojciec, czy mój dziadek, albo ten z Kierzmarku kowal, czy ten z Jurgowa kowal, to on z gwoździ potrafił wykuć siekierę. To było coś takiego, co świadczyło o najwyższym kunszcie kowalskim, o najlepszej znajomości właściwości żelaza. Ja tak późno to robiła wrażenie, jak już ludzie przyjeżdżali z końmi, ze wszystkimi, to jak dziadek to robił, to naprawdę było co podziwiać, co robił, co potrafił zrobić z listem.
Tata Kowala z Sornej Góry Masnego uczył się kunsztu kowalskiego. Pozyskiwał wiadomości, informacje o rodzaju hartowania, o całej jakby magii i kunszcie kowalskim. Żeby motykę zrobić obuch inaczej, czyli zrobić, żeby to pospawać, to nie była spawarka była, tylko to się szwajcowało. Iskry leciały, nie? Jakby to szwajcowanie, tak jak zimny ogień się robiło. Owszem, podobało mi się to, bo jak to tam wkładał do tego ognia, te iskry później szły, jak to przegrzał. No ale podziwiam go, że po prostu, że wszystko potrafił zrobić. Normalny płaskownik, jak z tego zrobić motykę, prawda? Ten płaskownik się rozbijało, to wybijało się dziurę i później tam kowadło miało taki róg i na tym rogu się tak ładnie wklepywało, a robił się obuch. No i później jak do rozbijania, to czasami same, jak nie, to we dwóch trzeba było, nie, żeby to rozbić, tą motykę, żeby był kształt motyki. I te koła, do tych kół drewnianych, te metalowe, co robi to obręcze, to tego to bardzo dużo, pamiętam, to bardzo dużo tego robi. Ratę naciągnąć na koło drewniane, prawda, to też trzeba było wiedzieć, jak to się robi. Kłony na lemiesze to się robiło takim młotkiem, ja wiem, 5-kilowy młotek, bo to używało się i do takich lemiesz. W tych kleszczach musiał trzymać, bo to że lemiesz, to jest ciężki. To, co wziął do ręki, to zrobił, właściwie to dziwiło, że skąd on znał tą technikę. A nigdy nie wpadł go, żeby się spytać, że skąd ktoś, kto go nauczył, co ja. No to dziadek, on umiał to hartować, ja nie, bo próbowałem, ale to albo za miękka była, albo za twarda była i się wysypywała. Jak jest za twarda, to się wysypie, jak jest za miękka, to się wygnie. Mieli w sen jakie sposoby na hartowanie stali, żelaza, zależności od tego, do czego miało być przeznaczone. W mleku, w oleju było przecinane przez buroka, przez korpiela. Dziadek to już tak wiedział, wkładał tyle do wody, chwilę poczekał, popatrzył jak co, gdzie idzie, bo to kolory się robiły. Robiły się takie silne, takie znowu białe, jak białe to było twardo. To trzeba było go albo wmoczyć do wody, żeby takie trochę silne się zrobiło. I później jak drugi raz widział, że równo idzie, no to jak już było ten, to wtedy wkładał do wody całkiem, nie żeby to było hartowane. No i tak my to robimy. Konie też opodkuwał mnie. Osobiście to ja nie wiem, jak on to brał, miał taki nóż specjalny, żeby już strugał te kopyta. Pamiętam, takie gwoździe robił i dopiero wiedział, kiedy to wyczyścił to wszystko i dopiero tam przykładał, jeszcze taką gorącą podkleję, a to tak się to kopciło, taki zapach był taki mało ciekawy, ale pamiętam, jak to później wbijał. To był czas, kiedy nie było wymiany pieniężnej, więc płaciło się w naturaliach, tym bardziej, że sami Cyganie nie uprawiali roli, nie mieli kawałka ziemi, nie chowali żadnej zwierzyny, więc wszystko, co do życia potrzebne, musieli pozyskiwać od sąsiadów. Zimą nie było zapotrzebowania, więc przeważnie nie mieli tej pracy i z tego, co zarobili przez wiosnę i lato, żyli po prostu i kobiety, czyli żony, roznosili po wsi to, co oni zrobili i w ten sposób mogli utrzymać swoje rodziny. U niektórych była bieda, no to za jedzenia, bo coś wymieniały, takie coś, nie? A dziadek mówi, że on nie bardzo tak to też wymieniał, no bo produkty miał swoje, nie? Bo prowadził gospodarstwo rolne, nie? No to zawsze tam jakąś krowę miał czy konia. No to oni sobie tam radzili, tam dziadek wolał to zamienić na pieniądze, nie? Bo jak były pieniądze, to można było też kupić, nie? Cisma, szare, burze, kiejca. Aj,
kowalstwo nie było jedynym zajęciem tych fachowców. To tak zupełnie paradoksalnie wygląda, jak powiem, że ci kowale, którzy no, mieli ręce spracowane od młota, od szczypiec, od ognia, no, bardzo, bardzo takie twarde, ale kilku z nich było jednocześnie muzykantami. Tymi samymi twardymi paluchami potrafili fantastycznie grać na skrzypcach. Romowie mają to we krwi. Czy się urobi, czy nie urobi, ale jak weźmie, umie na czymś grać, to zawsze coś tam weźmie i coś tam, jak to się mówi, pobrzękali i dobrze jest. To jest pokolenie mojego taty, pamiętam, bo wspomina tu i Kubę słynnego, który w Janosiku tej restauracji grywał i cały zestaw właśnie muzyków, muzykantów, Pirori, stary niewidomy, który przepięknie grał na dzwonku. Ja na przykład się od niego uczę śpiewać. Mieć w rękach fach, który chyba najlepszym był na tym terenie. No, kowale byli najbardziej tam cenionymi fachowcami. To nie był łatwy zawód. To była praca raz, że bardzo precyzyjna, trudna. Trzeba było mieć w oczach to, co się chciało zrobić i robili naprawdę piękne rzeczy. To tam był mój kowalem, bardzo znany. Dobrze robił takie różne z metalu rzeczy. Dziadek, jak pamiętam, to nie był taki kwalifikator, że zrobił to, czy to, czy to. To dopiero tylko się trzeba dowiedzieć, że dziadek był taki raczej skromną osobą. Że ludzie mu tutaj zaufali i mówili, że jest dobrym kowalem. No i później już tak najwięcej do niego chodzili, do ojca mojego, bo robił bardzo dobrze. Mojego ojca brat Gustek. On był też świetnym kowalem, miał dużo tych gospodarzy, którzy tu przychodzili. Był tam we wsi Walenty Pluciński, który był poczciarzem, człowiek bardzo wykształcony. Tu Walenty Gil, cygan, Walenty Pluciński, biały, jak to tam się mówiło. Obie chodzili razem do szkoły i tenże Pluciński zawsze z taką wielką estymą wyrażał się. Walek, mój kolega, Walek, mój kolega. Społeczeństwo polskie to też go szanowali, dlatego że oni mieli fachowca dobrego. Nie był konfliktowy, bardzo każdy go szanował, czy tam do pracy po tym wszystkim, czy wódkę się napić, czy coś, to zaraz po tym wszystkim, zaraz muzyczka, bo wiadomo, nie Romowie to lubili muzykę, pomimo że robili taką robotę, to i muzyka była, i coś się wypiło i tak. Dziadek nie miał problemu z ludźmi. Dziad był taki osobą, co do ludzi taki wygadanym, także to, co widziałem, jak ludzie przyjeżdżali, to miał bardzo, bardzo dobry kontakt i było widać, że ludzie po tej jego robocie go bardzo szanowali, że było widać, że dziwiłem się, że tych ludzi przyjeżdża i z takim szacunkiem do niego, nie? Dla mnie chyba najważniejszym takim człowiekiem, kowalem, którego poznałem na Spiszu, to był Walenty Gil, cygan z Jurgowa, urodzony jeszcze za czasów węgierskich, który miał no, ogromną inteligencję, miał ogromne, wysokie mniemanie o swoim fachu. Był takim człowiekiem godnym. Wśród górali jurgowskich cieszył się również bardzo wielkim szacunkiem. Byli szanowani przez gospodarzy tutaj, bo nie tylko, że dobrze robili, ale umieli dotrzymać słowa. Jeśli powiedzieli komuś, że przyjdź jutro o 9 rano, to będziesz miał gotowy i rzeczywiście tak było. To kowalstwo jest naprawdę, to jest piękne rzemiosło.
niepopłacalne. No to teraz nikomu się nie opłaca nic zrobić. Ja już nie znał tych czasów, kiedy cyganie byli mistrzami skrzypkami, mistrzami kowalami. To pokolenie odeszło. Przedtem były inne ludzie. Co by nie zrobił, to go ciekawiło. Co mu przekazywał, przypuśćmy tam ojciec czy coś dawi, no to jemu było to przydatne, bo nigdy nie było, że to było coś straconego. Się zastanawiam, czy sposób rolnictwa, unowocześnienie tego rolnictwa nie sprawił, że właśnie to rękodzieło i ręczne wyrobianie narzędzi, sposobu, no nie wtoczyło tak daleko, że gdzieś się to pominęło. Ludzie przestali chodzić czy co i też zanikła ta kuźnia już. Po 64 roku część Romów wyjechała do Nowej Huty. Tam szukali po prostu pracy i mieszkania. I kowalstwo powoli zaczęło jak gdyby zanikać. Kiedy zmarł Alek Gil, w wieku chyba 91 lub 2 lata, byłem na pogrzebie i bardzo smutno mi było, że właśnie nikt z miejscowych nie szedł za trumną Walentego, tylko sama rodzina. W takiej małej społeczności zawsze jest zwyczaj, że za zmarłym idzie cała wieś. Spytałem jednego stojącego przy płocie Spiszaka, który patrzył na ten pogrzeb, mówię, to jak to nie pójdziecie na pogrzeb, walka? Przecie to cygan powiedział. Szare buzek, nowe leciaj, mleka.